Wirus czytania, odcinek 48. Wirus czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się dzisiaj słowa i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem i z rozmową o książkach. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć dom Jerzego Janickiego i Andrzeja Mularczyka. Przypomnieć dom, no właśnie, przypomnieć dom serial, czy przypomnieć dom powieść, tę powieść, która właśnie jest adaptacją scenariusza filmowego. Niezależnie od tego, o której historii będziemy mówić, bo serial jest oczywiście doskonale znany, serial jest tego typu serialem, do którego warto wracać i który za każdym razem odsłania nam nowe sensy, to również i powieść powstała właśnie na podstawie scenariusza. Okazuje się równie ciekawa, okazuje się równie interesującą, uniwersalną opowieścią o człowieku w chwili próby. W chwili próby tej, którą oferuje mu wielka historia. Oferuje lub raczej do której zmusza go wielka historia, ale też w chwili próby, które to próby okazują się doświadczeniem codzienności, zwyczajności, z którymi to próbami musimy się mierzyć każdego dnia. Ów dom, ta kamienica przy Złotej 25, to znakomita metafora odradzającej się po wojnie Polski, to znakomita metafora różnych doświadczeń ludzkich, to znakomita metafora wspólnoty, która powstaje ponad podziałami, więzi, które rodzą się mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, oraz cały czas będących w ruchu różnic klasowych, tych sprzed wojny, które nie przetrwały dosłownie, ale przetrwały w takich sensach metaforycznych, tak można by było powiedzieć, ale i tych, które tak bardzo różnią właśnie wtedy, kiedy pozornie ma nastąpić deklarowana równość wszystkich. Dom to historia, którą możemy czytać i oglądać wiele razy, jak już powiedziałam. I faktycznie udało się tutaj nie tylko w biografiach poszczególnych bohaterów pokazać tak wiele, ale i zwróćcie Państwo uwagę, kiedy ponownie będziecie oglądali ten serial, czy kiedy właśnie sięgniecie po tę książkę. Ja tu pokazuję okładkę części pierwszej, ale też ta część pierwsza to są właśnie te dwie serie pierwsze, które kończą się śmiercią Popiołka. I kiedy Państwo będziecie właśnie ponownie do tej historii sięgali, zwróćcie Państwo uwagę, jak znakomite tam są dialogi, jak te dialogi bardzo dużo charakteryzują, jak celnie i kilkoma zdaniami potrafią opowiedzieć skrótem, ale skrótem, który w żaden sposób nie upraszcza, który pokazuje skomplikowanie tego wszystkiego, co charakteryzuje. Właśnie tym skrótem potrafi opowiedzieć o pewnych wydarzeniach, o przemianach społecznych. Coś fantastycznego. Warto więc do tej historii wracać. Jedna chyba z najważniejszych, jeśli mówimy o tych opowieściach serialowych, które powstały w Polsce. No i oczywiście warto też wracać do reportaży Andrzeja Mularczyka, ale o reportażach Andrzeja Mularczyka zapewne jeszcze powiem w innym odcinku. Polecam więc powrót do domu, polecam więc powrót na Złotą 25. Bardzo polecam.